Witamy na spotkaniu z Barbarą Sadurską, debiutantką. Spotkanie to odbywa się w ramach Festiwalu Literacki Sopot. To jest 9. edycja poświęcona literaturze i kulturze kanadyjskiej. Będą z nami tłumaczki, to znaczy jest już z nami tłumaczka na język migowy pani Elżbieta Żurawska, później zmieni ją pani Marta Jaroń. Uczestników na sali ze względu na koronawirusa prosimy o przestrzeganie wytycznych, to znaczy niestety nie przewidujemy podpisywania książek i prosimy również o wychodzenie z sali po spotkaniu, zaczynając od ostatniego rzędu. Jak nas poinformowali organizatorzy, nie można niestety tutaj zostać i poczekać na następne spotkanie. Natomiast zanim przejdziemy do pytań związanych już z książką Mapy, to oddaję głos naszej autorce, która chciała tutaj pewne oświadczenie jakby wygłosić w związku z językiem migowym. Tak, ja jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że Literacki Sopot jest tłumaczony na polski język migowy. I to jest dla mnie język bardzo ważny, bo to nie jest język polski. On tylko w nazwie ma słowo polski. To jest zupełnie osobny, odrębny język, który ma osobną gramatykę, osobną składnię i zupełnie inną leksykę. Badania na temat tego, jak tworzy się znaczenie w języku migowym, jak osoby głuche rozumieją język migowy, daje nam bardzo dużo informacji na temat w ogóle interpretacji języka i tego, jak tworzymy znaczenie, na przykład czytając literaturę. Te wszystkie informacje dostałam od mojej córki, która zainteresowała się językiem migowym i w tym momencie już miga. To samo jest z moim synem i oni planują połączyć swoją przyszłą pracę zawodową właśnie z językiem migowym. Proszę, miejmy na uwadze, że to jest osobny język, głusi mają swoją kulturę, swój język i pisze się ich przez szacunek dla właśnie tej odrębnej kultury i odrębnej przestrzeni symbolicznej, w której się poruszają, czyli ciszy, wielką literą, tak jak Indianie, Ślązacy albo coś takiego. Czekaj, bo tu nie wolno mówić Indianie. Przepraszam, tak, ale tak dalej piszemy wielkimi literami. Kultura głuchych to jest osobna kultura. Język to jest osobny język. Także chciałam tylko taką zaznaczyć moją osobistą atencję dla tego języka. Zaczęłaś mówić o osobnej gramatyce i osobnej leksyce i mam wrażenie, że ta twoja książka jest blisko tego, to znaczy też ma zupełnie jakby swój własny i osobny porządek. Ale powiedz w ogóle, jak to jest, bo jakby taka powiedzmy polska norma życia literackiego przewiduje, że prozą debiutuje się mając lat pomiędzy 25 i 30 i z reguły jest to powieść bardzo mocno autobiograficzna, nawet jeśli się udaje, że nie jest to autobiografia. U ciebie ani to nie jest autobiografia, ani, za przeproszeniem, nie masz 25 lat. Jak to się stało, że w ogóle zadebiutowałaś, że wymyśliłaś sobie tę książkę? No na szczęście rzeczywiście nie jestem ostatnia w peletonie, bo są tacy, którzy debiutowali w wieku lat 77. Myślę tutaj o autorze na przykład Wędrownego Sokoła. Kuśniewicz zadebiutował mając lat 56 i właściwie nie napisał później już lepszej powieści niż swój debiut. Tolkien miał 45, Toni Morrison 40. Dobrze się wpisuje. Nie zaglądajmy do peseli jakby nikomu. Wiesz, bardziej mnie interesuje właściwie to, jak można myśleć jakby o pierwszej powieści, która nie jest jakby osadzona w tym, co się zna najlepiej, czyli jakby własnym życiu. Bo to nie jest powieść o twoim życiu. No tutaj jest jakieś 400 lat historii i bohaterami głównie są mężczyźni. Na co drugiej stronie ktoś ginie, a na co trzeciej odbywają się sceny tortur. Więc myślę sobie, że to nie jest jednak twoja biografia. Tak, nie mam 400 lat historii. Prawdę powiedziawszy, wcale nie myślałam o tym, żeby wydać książkę. I przez większą część życia zmagałam się z tym, żeby nie zostać, nie daj Panie Boże, pisarką. Ale dlaczego nie chciałaś zostać pisarką? Bo wiesz, zostałaś.
Zostałam, ale chyba też już wcześniej byłam, bo pisałam. Nie mogę nie pisać, to jest taka rzecz, nie? Natomiast właśnie w związku z tym zmagałam się z takimi zdaniami typu: oj, Baśka, Baśka, ty to pisarką zostaniesz. Albo: Baśka, nie zmyślaj, bo zostaniesz poetką. Albo... Czyli to jest, bycie poetką jest jeszcze gorsze niż bycie pisarką. Znacznie. Albo na przykład takie... O, ja jeszcze słyszałam zawsze przez całą młodość: Hauben, nie filozuj. Moje panieńskie nazwisko Hauben, nie filozuj. No, sami czujecie, jak to brzmi, czym jest, nie? Więc ja rzeczywiście uparłam się, tupnęłam nogą i powiedziałam: a takiego, nie zostanę absolutnie żadną pisarką, ani poetką, ani nikim takim i mam was w głębokim poważaniu. I trochę się uparłam, że nie. Tak na zasadzie odmrożę sobie uszy, bo chcę zrobić na złość mamie. No ale życie, człowiek sobie może coś tam zaplanować, a życie pokaże mu i tak inne ścieżki. I zupełnie niechcący trafiłam na polonistykę. Tam się trochę naczytałam dobrych rzeczy. Jak się człowiek tak naczyta, to potem jak chodzi ulicami, to mu takie zdania w głowie się lęgną i brzmią i nie można się od nich uwolnić i trzeba je zapisać, żeby móc o nich zapomnieć. W związku z czym zaczęłam pisać, wymyślać historię. Czy to jest twoja pierwsza napisana książka, czy masz w szufladzie jakieś wcześniejsze rzeczy, które nie zostały wydane? Jeszcze. Mam dużo napisanych rzeczy, tak? Natomiast to nie są rzeczy gotowe do wydania. Zupełnie nie, dlatego że ja pisałam bez myśli o was, czyli bez myślenia o czytelniku. Pisałam, żeby się uwolnić. To była forma ulgi. Tak? I naprawdę nie myślałam o tym, żeby wydawać, bo nie uważam, żeby to, co piszę, było tego warte. To może źle Czekaj, brzmi, bo teraz ale... musimy rozwiązać dobra, to spotkanie. Dobra. Nie uważam, żeby wszystko, co się napisze, musiało być wydane. Żeby wszystko, co się napisze, musiało być oddane w ręce czytelnika. No i dalej tak uważam, że nie wszystko, co się napisze, musi być wydane. To co w takim razie odróżnia mapę od tych rzeczy, które zostały w szufladzie? To znaczy, w którym momencie poczułaś, że to jest już gotowy materiał i zaczynasz myśleć o czytelniku, o czytelnikach? Zgodnie z zasadą, że wszystko, co doskonałe, jest potrójne, no to były trzy takie momenty. Czyli to jest doskonała powieść. Nie, doskonałe jest to, że Nisza zdecydowała się to wydać jednak. Pierwszy moment był taki, że zapisałam się na warsztaty wydawnictwa Czarne i tam spędziłam 10 dni. I to były bardzo owocne i trudne emocjonalnie dla mnie warsztaty pisarskie. I w drugim tygodniu na zajęciach u Piotra Siemiona. Mówię, to były bardzo trudne emocjonalnie warsztaty. Ja na przykład nie mogłam jeść wieczorami, bo mi drżała ręka. Ale dlaczego albo... były trudne? Dlaczego ci drżały ręce? Rozmawialiśmy o literaturze, pisaliśmy rzeczy zadane, a potem je czytaliśmy i dyskutowaliśmy o nich. To był właściwie pierwszy moment, kiedy ja komukolwiek pokazałam te teksty i ktoś je przeczytał albo usłyszał, jak je czytam. I zazwyczaj potem zapadała cisza. Nikt się nie odzywał. Poza tym samo pisanie było dla mnie bardzo trudne. Ale to była cisza z zachwytu, tak? Nie wiem. Była taka wymowna, nie, taka nie ciężka. O tym później. Później trochę o tym rozmawialiśmy i bardzo różnie to było. Więc naprawdę to były trudne momenty. I w którymś momencie... bardzo źle się czułam, musiałam wyjść do łazienki, zmoczyć sobie ręce zimną wodą i dojrzewało we mnie pytanie, które wtedy powiedziałam na głos. Ale po co? No dobra, piszemy, ale po co? Na to pytanie nie mam odpowiedzi. Dalej nie mam tej odpowiedzi.
No i ciężko mi się zaczęło oddychać. Po powrocie poszłam do mojego lekarza. Okazało się, że ja miałam zawał uchyłka sercowego. To nie jest metafora, naprawdę tak. Można przeżyć taki mały zawał serca, zawał uchyłka sercowego w wyniku wyrażenia pytania, z którym się chodzi przez 40 lat. Ja dalej nie wiem, nie? Ale teraz już mogę to swobodnie wypowiadać. I to był taki moment bardzo trudny i przełomowy, po którym zdecydowałam się zacząć pokazywać moje teksty, na przykład przyjaciołom moim. No i rzeczywiście było tak, że napisałam pierwsze opowiadanie. Ono było napisane na konkurs we Wrocławiu. Międzynarodowy Festiwal Opowiadania ogłasza rokrocznie bardzo dobry konkurs na opowiadanie właśnie. Ja pierwsze opowiadanie wysłałam na ten konkurs, ale źle sobie przeliczyłam liczbę znaków przez liczbę stron, bo tak oprócz tego, że człowiek umie czasem pisać, to nie umie liczyć. Zdarza się tak. I ten tekst musiał zostać odrzucony ze względów czysto regulaminowych i formalnych. No i z taką informacją, że to opowiadanie w ogóle nie weźmie udziału w konkursie, musiałam sobie poradzić. Nie? I taka sfrustrowana, zła, chodziłam po Augustowie, bo akurat wtedy byłam na wakacjach w Augustowie z synem. I zadzwoniłam do mojego przyjaciela Jurka Franczaka, który czytał wcześniej to opowiadanie i bardzo mnie wspierał i bardzo mi mówił, no to super, super, tutaj popraw, tam coś zrób, ale fajne. I zadzwoniłam do niego i mówię, no wiesz co, odrzucona. Cały ten wysiłek włożony na nic. A on wtedy powiedział takim spokojnym zupełnie głosem, super, to napisz resztę. I to był taki moment, kiedy ja poczułam, że on mnie od czegoś uwalnia. Od tego, że ja się muszę trzymać, no opowiadanie ma swoje wymogi gatunkowe, nie? Musi być nie za długie, nie za wiele wątków, niczego nie pociągnę dalej, a w tym pierwszym opowiadaniu pod tytułem Mapa ja czułam, że odcinam pewne gałęzie, że ono się rozrasta, a ja muszę je przyciąć, żeby ono taki miało sztuczny kształt. W taki sztuczny sposób, prawda, żeby się na ten konkurs jakby wpisać. Mhm. Tak. No i teraz rozwinęłaś skrzydła? Zaczęłam pisać ciągi dalsze. Mm-hmm. Następne opowiadanie, jedno, drugie, następne. Mm-hmm. Pociągnęłam wątek Fausta i tak powstał Rembrandt, ten wątek rembrandtowski. Tak. Pociągnęłam, napisałam część wcześniejszą kobiety, która otrzymuje mapę od kardynała. Mm-hmm. W bibliotece w Heidelbergu. I tak się to zaczęło przeplatać. Nie? Kolejne opowiadania z tego pierwszego wyrastały. A trzeci moment, który zdecydował o tym, że to się pojawiło w niszy, to jest wpływ moich najbliższych. Moja córka już od bardzo dawna mnie prosiła, żebym wydała, opublikowała, najpierw mówiła o takiej bajce, którą jej opowiadałam przez całe dzieciństwo. Takie tramwajowe bajki. Wiecie, jak to jest. Nie jedzie się z dzieciakami, żeby im się nie nudziło, żeby nie marudziły. To się im opowiada jakąś bajkę. Ci państwo, którzy tu siedzą, to nie wiedzą. Ci starsi dają dzieciom teraz telefony albo tablety, a ci młodsi jeszcze z nikim nie jeżdżą tramwajem. Ale może byli dziećmi, które jeździły z rodzicem, który opowiadał. Albo mogą sobie wyobrazić, jak to jest. A czy ta bajka jest tutaj? Nie, absolutnie nie. Nie. Myślałam, że to może jakąś taką dramatyczną bajkę opowiadałaś córce, żeby skrócić tę podróż. Dramatyczna była, dramatyczna. To była o takim małym chłopczyku, który ma garba i ogon. I tym ogonem wywija nieźle i dzięki temu może łazić po drzewach i w ogóle przydaje mu się ten ogon. A oprócz tego ma jeszcze potem skrzydła, miał latać. Takie tam no historie po prostu, jak się dzieciakom opowiada, żeby im się nie nudziło i żeby nie marudziły. Więc podpowiadam, jakby kiedyś wam się zdarzyło jechać tramwajem albo autobusem za długo, to można dziecku opowiedzieć historię. I Olga mnie bardzo długo prosiła, opublikuj, wydaj. Jakoś się nie udało do tej pory. Ten mały, rozczochrany
Garbaty jest dalej niewydany, natomiast powiedziała, ale wydaj mapę. Ja jej obiecałam, że wyślę to do jednego wydawnictwa. Z nadzieją, że odrzuci, nie? No bo jak to działa? No zazwyczaj tak to działa. Znamy historię Harry'ego Pottera, nie? Więc liczyłam na to, że tak łatwo się wyłgam i dalej nie będę musiała niczego publikować. A tymczasem Nisza napisała mi w ciągu 6-7 tygodni, jestem zdecydowana wydać, tylko mam długie terminy, bo jestem zajęta wydawniczo do końca roku. No i klops, fatalnie. Myślałaś, że nie będziesz musiała. Tak naprawdę było. Naprawdę tak było. A powiedz w takim razie, bo to jest taka powieść, która, no już wspomniałyśmy o tym, że ona obejmuje 400 lat historii. Czy robiłaś sobie jakiś research? Bo ta książka jakby udaje, że ona jest taka nonszalancka, że właściwie tam nie trzeba znać żadnych faktów, żadnych dat. Jest bardzo uniwersalna, ale z drugiej strony no, mamy daty, mamy nazwy okrętów, stroje, klasztory i tak dalej, i tak dalej. Jak to robiłaś? Jakiś research? No, solidny. Tak? Tak, tak. Tak. To jak na kogoś, kto nie chce pisać, to byłaś naprawdę pełna samozaparcia. Inne moje opowiadania też tak, też tak mają, nie? Że ale ja to lubię. To uwalnia głowę. Chodzisz po bibliotekach, czy siedzisz przy internecie? Zaczynam od internetu. Ale potem tak, potem... No, niektóre moje opowiadania w ogóle się wzięły stąd, że albo spędzałam, albo jeszcze czasem zdarza mi się spędzać czas na przykład w czytelni akt w sądzie. Tam siedzę i przeglądam te akty. Akta. I trafiają się perełki, no takie kwiatki w stylu na przykład, nie wiem, zapis przesłuchania stron. To jest właściwie cała historia, całe życie jakichś ludzi. No świetne rzeczy wychodzą z tego. Bardzo inspirujące. A z czego wzięła się mapa? Czy też z jakiejś takiej historii? Może nie sądowej, może jakiejś innej. Mapa trafiła do mnie sama, dlatego że tematem tego konkursu MFO była Bydgoszcz. Ponieważ ja nigdy nie byłam w Bydgoszczy i nadal do tej pory nie byłam w Bydgoszczy jeszcze, to postanowiłam zobaczyć, jak to miasto wygląda. Ja lubię poznawać miasto, taką tkankę miejską. Sopot jest cudowny. Sopot we mnie wrasta i już wiem, że się w tym mieście nie zgubię. A wracając do Bydgoszczy, zaczęłam szukać map Bydgoszczy i tych współczesnych googlowskich, ale zainteresowało mnie, jak to miasto wyglądało przed wojną, bo ono było troszkę inne. No i zaczęłam szukać takich właśnie starych, zdigitalizowanych map. One są bardzo ładne. A Bydgoszcz w dodatku była częściowo zaprojektowana przez urbanistę wizjonera. Rzeczywiście człowieka, który miał wielki talent architektoniczny, Hermana Stübena, który tutaj się też pojawia. I on zaprojektował część ulic, narysował je, narysował całe dzielnice tego miasta, ale nie zdążył tego zrealizować. Bo zmienił się układ geograficzny, Bydgoszcz stała się częścią Polski, z częścią najpierw w ogóle cała długa historia, tak? To było też miasto niemieckie, tak jak Poznań, trochę tak jak Wrocław. I to się po prostu nie udało do końca zrealizować. Natomiast plany są i są te rysunki. No więc sami słyszycie, jakie to jest inspirujące, nie? Jak pobudza wyobraźnię. Są narysowane ulice, których jeszcze nie ma. Już ich nigdy nie będzie, ale one przecież są narysowane, jest plan. Fajne. A Google, jak to Google podpowiedział mi mapę, bo ja szukałam pierwsza mapa Bydgoszczy, a Google przeczytał dwa słowa bez zrozumienia i podpowiedział mi pierwsza mapa świata. No i dostałam właśnie takie obrazki
jak mapa Framauro. Właściwie za ten koncept odpowiada Google. Po prostu tak, mapa tak. Właściwie jako, powinna jako mu zapłacić świata. Część mojego wynagrodzenia. Tak, ale to właściwie nie ma tej ważnej części, czyli bramy do piekła, którą już dopisała Barbara Sadurska. Tak, ta mapa to nie jest ta prawdziwa mapa, która znajduje się prawdopodobnie w Bibliotece Watykańskiej, tylko to jest taka kopia, która na pewno powstała. Ja jestem o tym przekonana, bo docierałam do takich informacji typu na przykład spis zamówień z klasztoru. I okazuje się, że klasztor w tym czasie, kiedy tych dwóch mnichów rysowało mapę, czyli Fra Mauro i Andreas Bianco, ten klasztor zamówił o wiele więcej materiału, niż byłoby potrzeba nawet na tak ogromną mapę. Ta mapa ma ponad 2 metry. Na ponad 2 metry. Ona ma ze 6 metrów kwadratowych. Naprawdę ogromna. Nie? No i skoro zamówił 3 razy albo 4 razy więcej materiału, to no, głupcami byliby, gdyby nie narysowali kopii tej mapy, nie? Dostali opiłki złota, dostali atrament, dostali pergamin, a mapa była bezcenna, każdy jej chciał. Za tę mapę można było wszystko. Chciał jej król Portugalii, chciał jej król Hiszpanii. Chcieli takiej mapy można władcy ówczesnego świata. Marzył o niej papież. Naprawdę, bo to była nie tylko brama do piekła, to była brama do władzy. Kto miał mapę, ten mógł powiedzieć, a ten fragment świata jest mój. Nie? To już zupełnie zmienia rzeczywistość. Nie tylko symboliczną, tylko rzeczywistość, taką realną. Spotykali się w realu. Jak to się stało, że dopisałaś do tego wątku, bo on się właśnie zaczyna powiedzmy w latach 1600 coś, ale ciągniesz to... 1455. Znaczy, tak, przepraszam, tak. I ciągniesz to później aż do współczesności. Natomiast przechodzisz przez rozmaite konflikty, które albo druga wojna, wcześniej taka przemoc, która właściwie dokonuje się na terenie całej Europy. Ale skąd pomysł, żeby połączyć taką historię, która wydaje się historią łotrzykowską, natomiast opracowujesz ją w zdecydowanie mroczniejszy sposób, z historią zagłady? W którym momencie, jak ci to przyszło do głowy? Bo pytam o to dlatego, że bardzo rzadko się to zdarzają takie połączenia. Wydaje nam się, że ta historia zagłady, ona po pierwsze jakby zagarnia całe fabuły, po drugie wielu autorów, autorek boi się wprowadzić ją w jakąś inną konwencję, bo wydaje się, że wtedy w jakiś sposób jakby umniejszamy ten ciężar, prawda, czy znaczenie zagłady. U ciebie to się akurat jakby świetnie spina, no ale przecież nie wiedziałeś, że to tak będzie, kiedy wymyślałaś tę fabułę. Nie wiedziałam, że to tak będzie, ale się tego nie bałam, bo nie myślałam, że przeczyta to ktokolwiek poza... Ktokolwiek. A czy do tych historii dotyczących II wojny też robiłaś research? Bo tam są błędy z premedytacją, wprowadzone takie błędy i niekonsekwencja. Powiedz jakie? Powiedz, że z premedytacją. Powiedz jakie, bo nie wiem, czy z premedytacją. Bo kiedy przychodzi na przykład do antykwariusza Żydówka, która potrzebuje się ukryć i to jest dopiero 1940, a on już... Nie, to jest 38. No właśnie, 38, a on jakby myśli sobie, że ona już widziała getto i widziała trupy. Ona jest z Hamburga. Ona jest Żydówką... z asymilowaną Żydówką niemiecką z polskimi korzeniami. W roku 1938 jesienią rząd polski wydał postanowienie, że wszyscy Polacy, którzy znajdują się na... To nie jest błąd, to jest udokumentowane. Nie, znaczy nie myślałam o tym w kategoriach to błędu, nie jest niekonsekwencja. To jest gra z nie, to jest... To jest poparte tym, co się wydarzyło w historii. To był 38 rok, kiedy rząd polski ogłosił, że każdy obywatel, każdy Polak,
każdy, kto chce być Polakiem, musi zgłosić się do ambasady lub do Warszawy po paszport polski. I dał restrykcyjnie krótki czas na wykonanie tego. Co konsekwencją tego byłoby to, że wszyscy Polacy, którzy znajdują się poza granicami ówczesnej Rzeczpospolitej II polskiej, nie będą uznani za Polaków, nie będą mieli polskiego paszportu. I wtedy Niemcy, którzy od 1936 roku mieli już bardzo solidnie przeprowadzone spisy ludności i doskonale wiedzieli, kto ma pochodzenie polskie i może starać się o to, żeby być Polakiem, oczywiście chodzi o ludność żydowską, w ciągu 2 dni wszystkich zapakowali do pociągu, nie że bydlęcego, nie, bardzo kulturalnie. Niektórym nawet pozwolono się spakować, innych wzięto po prostu z pracy. Pamiętajmy, że to już było wtedy, kiedy były ustawy norymberskie daleko wprowadzone na terenie Rzeszy Niemieckiej. I Żydzi nie mogli już na przykład wykonywać ani zawodu nauczyciela, ani urzędnika, ani wielu innych zawodów, prawda? I oni byli stale inwigilowani, a wielu z nich, zwłaszcza tych, którzy mieli jakiekolwiek koneksje i połączenia socjalistyczno-komunistyczne, było właśnie już w obozach zamkniętych. I to nie były getta czy obozy koncentracyjne, znaczy to były obozy koncentracyjne, tylko się tak nie nazywały, tak? W związku z czym możliwe jest, że ojciec i brat mojej bohaterki wcześniej trafił do obozu zamkniętego, zwłaszcza, że prowadził księgarnię, antykwariat lub introligatornię, pracował z materiałami piśmienniczymi, co było szczególnie niebezpieczne, wszak i dalej literatura jest niebezpieczna i poddawana daleko idącej cenzurze, tu i ówdzie. Natomiast w 1938 roku cały transport z niemieckich zasymilowanych, ale z korzeniami polskimi Żydów, trafił do Zbąszynia i Chojnic. Ci ze Zbąszynia, ci z Chojnic, tam padają te nazwy. I dla osób, które znają historię, to nie są słowa neutralne. Wiemy, co się tam działo. To są właściwie takie symbole polskiej hańby. Tak. Jeszcze z to są ci Żydzi, tak, którzy nie zostali przyjęci. Oni zostali wyrzuceni z Niemiec, ale nie było żadnej struktury w Polsce, która by ich mogła przyjąć. I oni tam siedzieli całą zimę. Bo oni dla Polaków nie byli Polakami, tylko Żydami wyrzuconymi z Niemiec, tak, których nikt nie chciał przyjąć. No więc to jest możliwe. I ona w 1938 roku mogła trafić do Gdańska i zostać przyjęta przez antykwariusza. W 1940 byłoby to już niemożliwe. Mówią wysokim niemieckim, bez naleciałości. Bez jakich naleciałości? Jidysz. Nie? Bo Żydzi ze wschodu mówili z naleciałością, nawet jeśli mówili po niemiecku. A ci z Hamburga mówili wysokim niemieckim. Co się musiało spodobać antykwariuszowi, który był Niemcem. A powiedz, bo to, co mnie właściwie w tej książce, ponieważ szłam tutaj z moim synem i mój syn pytał, mamo, a o czym jest ta książka? I miałam problem, żeby mu to opowiedzieć, nie tylko ze względu na cięcia fabularne, ale ze względu na potworny ładunek przemocy, który tutaj się znajduje i który jakby daje taką ciemną energię tej historii. Jak to pisałaś w ogóle? Jak wymyślałaś takie sceny przemocy? Myślałaś sobie, że w tym wątku musi być jakiś trup, musi być jakaś śmierć? Nie. A powiedz, jak myślisz w ogóle o scenach śmierci czy o scenach tortur? Bo tutaj właściwie jakby mamy u ciebie dwa rodzaje takich scen. One często są precyzyjnie opisane, ale czasem się też zdarza, że ta przemoc dokonuje się jakby tak mimo woli. Jakby mamy bohatera, który dostaje w głowę i dopiero później się dowiadujemy, że on zginął.
Są tutaj takie sceny też absolutnie trzewiowe, na przykład ta scena dotycząca niewolników pod pokładem. Nie będziemy tutaj Państwu, kto czytał, to dobrze wie, o co chodzi. I tak sobie myślę, Boże Święty, Barbara Sadurska ma tak mroczną wyobraźnię. Nie wiem, czy będę, nie będę się bała ku niej usiąść. Ale wiesz, to tak często jest, że autorzy, którzy są absolutnie kulturalnymi, spokojnymi ludźmi, kiedy siadają do komputera, zamieniają się w jakieś demony i mają jakieś takie projekcje najstraszniejszych scen przemocy. U ciebie jest przemoc inkwizycyjna, przemoc wobec zwierząt, jest Holokaust, jest później bicie w 68 roku. 400 lat właściwie zapisanych historią przemocy. Co z tą demoniczną twoją wyobraźnią? To nie moja wyobraźnia, tylko taka nasza historia. Ja sobie tego nie... To nie ja wymyśliłam ten świat. No, ale zapisujesz te sceny, to znaczy opowiadasz je. I jak się na przykład czujesz, kiedy piszesz taką scenę tortur inkwizycyjnych? Jak to wymyślasz w ogóle? Właśnie wiele osób podkreśla to, że to jest książka o złu albo o przemocy. To tak daleko bym się nie posunęła. Na razie pytam o takie wątki. Zastanawiam się nad tym fabularnie. Wiele scen jest tutaj odbitych. To znaczy jest jakaś scena na przykład dokonywania lewatywy. I ona jest medycznie uzasadniona, a później jest pokazana jako dokładnie te same czynności wykonywane jako tortury. Opisy tortur inkwizycyjnych to jest coś, czemu nie musiałam robić specjalnego researchu, bo miałam to na wykładach i musiałam z tego zdać egzamin z historii prawa. I sama jestem wegetarianką i jakoś, jeżeli mówisz o zwierzętach, tak? Zło, które się dzieje i cierpienie, które zadajemy zwierzętom, nie jest neutralne. To nie jest tak, że tego nie ma. Byłam kiedyś na konferencji, na której kilka osób zaproszonych dyskutowało o prawach zwierząt i o ich podmiotowości. No i padały takie argumenty typu, że zwierzęta nie mają duszy albo że są przeznaczone nam przez Boga na coś tam. Była bardzo konserwatywna konferencja. Nie, bardzo, bardzo progresywna, natomiast to było powoływane jako przykłady, które doprowadziły do tej sytuacji. I pomyślałam sobie, że nawet powiedziałam to, że 120 lat temu, czyli niedawno, no to wtedy to już było, to było 10 lat temu, no to 110 lat temu, identyczna dyskusja mogłaby dotyczyć osób czarnoskórych, tak? Dyskusja kolonialistów. I nawet odbyła się taka dyskusja, w której misjonarze podnosili argument, paradoksalnie, że te czarnoskóre istoty chyba mają emocje. Chyba coś czują, mają, też nawiązują relacje pomiędzy sobą i mają prawdopodobnie swój język. No znaczy nie mówią ludzkim językiem. Ja teraz ironizuję, prawda? To nie są moje słowa. Oni nie mają języka ludzkiego, nie mówią ani po francusku, ani po angielsku, ale jednak się porozumiewają pomiędzy sobą, więc może można byłoby ich traktować trochę lepiej, tak, żeby jednak im ulżyć w cierpieniu, nie? I to były argumenty kolonialistów. I pomyślałam sobie, że coś bardzo podobnego się teraz odbywa w stosunku do pewnych gatunków zwierząt. Argument, że ktoś ma lub nie ma duszy, nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, czy czuje, czy nie czuje, nie? Jeżeli
jakaś istota jest istotą czującą i może doświadczać cierpienia, to tego cierpienia nie możemy jej zadawać. To jest jasne, nie? I no i stąd takie zestawienie, tak, zdejmowania. Bo cała ta powieść właściwie opowiada o ludziach, o kolejnych pokoleniach osób, które chcą zdobyć tę mapę, jeśli można tak streścić, żeby państwu niczego nie opowiadać. I mam wrażenie, że ten moment, bo ci ludzie zadają sobie nawzajem potworne właśnie przemoc albo śmierć, tę mapę kradną, ukrywają regularnie, odkopują, kto inny ją przejmuje i tak dalej. Natomiast wydaje mi się właśnie, że takim momentem, który jakby zaczyna całą tę sytuację, a który jest opisany jakby dopiero nie na pierwszych stronach, tylko dużo później, jest właśnie ten moment pozyskania materiału na mapę. Chodzi może tę scenę, jakby możemy państwu opowiedzieć, bo ona się wiąże z tym, co mówisz. Kiedy należy żywe owce, ciężarne owce, jakby rozciąć i wydobyć z nich te jagnięta i dopiero z nich będzie wykonany ten materiał, z którego zostanie wykonana ta mapa. Tak, pergamin to jest skóra i święte księgi tworzono na skórze albo bardzo młodych zwierząt, albo no, w tak szczególnych sytuacjach. Młodów, tak. Tak. No, zresztą akar kuły, czy to nie jest sama kwintesencja okrucieństwa? Karakuły, czyli takie futra noszone. Tak. To właśnie to, nie? Natomiast mam wrażenie, że jakby to jest takie trochę myślenie też magiczne, to znaczy nieważne, co ci ludzie by napisali na tym pergaminie, to już będzie zło, prawda? Nie da się tej historii jakby w żaden sposób odkręcić. Natomiast ja jeszcze chciałam zadać ostatnie pytanie, zanim oddamy państwu głos. Ponieważ jakby właśnie przez pokolenia ci ludzie się krzywdzą, próbując jakby zdobyć tę mapę, w pewnym momencie jeden z nich, jeszcze gdzieś tam głęboko w przeszłości, mówi chyba do Rembrandta, jeśli dobrze pamiętam, że teraz twoja historia, teraz w twojej rodzinie, w twoim życiu wydarzy się samo zło, będziesz przeklęty. I tak naprawdę nie wiemy, czy to jest, nie odpowiadasz na to pytanie, czy to jest fatum, w tym sensie, czy ta mapa jest przeklęta, czy to ludzie są jakby źli z natury i ta mapa tylko wyzwala w nich ten naturalny pierwiastek. Zostawiasz czytelnika, żeby sobie sam na to pytanie odpowiedział. Ale jakie sama ty masz nastawienie? Wierzysz w jakiś taki determinizm, czy jakieś fatum, czy też może sami sobie wszystko montujemy naszymi rękami? Gdybyś była czytelniczką tej powieści? Gdybym była czytelniczką, jestem czytelniczką tej powieści. Znaczy, przeczytałam ją, jak była w ostatniej korekcie, to wtedy ją przeczytałam. W tych opowiadaniach zło bierze się z odebrania wolności. Andreas Bianco to jest bardzo ważna postać dla mnie. Zachwyciłam się tym mężczyzną, jak na niego natrafiłam z XV wieku. Żeglarz i nawigator, świetny nawigator, którego życie było przeznaczone na to, żeby żeglować, żeby sczytywać pozycje gwiazd i czuć wiatr i wiecie, nie? Morze, ocean. Myślę, że w Sopocie to mogą wiedzieć. Właśnie, no. Właśnie. I żagle pełne wiatru. I jego bardzo możnym wujem był król Portugalii, który w którymś momencie, nie wiemy dlaczego, postanowił ukarać Andreasa Bianco i zamknąć go w klasztorze. Być może właśnie po to, żeby mu narysował tę mapę, której pożądał. No i to było jak niewola, jak koniec życia, nie? Facet, który jest, którego wewnętrzną potrzebą jest wolność, taka totalna, nawet bez horyzontu, nagle siedzi w czytelni i razem z jakimś starym mnichem, który go cały czas pilnuje, musi 20 lat rysować mapę. Dla 20-paroletniego mężczyzny, który ocknie się, kiedy będzie miał 40 lat, to jest jak wyrok śmierci. I on sobie tak sobie
myślę, nie? Że wyobraził sobie, że on za tę mapę kupi wolność. Pojedzie z tą mapą do króla Portugalii, do swojego wuja i mu powie: słuchaj stary, tu masz wszystko, czego chcesz, a daj mi statek, nie? Żebym mógł dalej żeglować, żebym mógł zrealizować cel mojego życia. No ale w wyniku perturbacji i przeciwności losu on tę mapę traci. Budzi się następnego ranka i to już nie jest ten sam człowiek. Nie umrę, póki jej nie odzyskam. Ta mapa jest dla niego wolnością. Odebranie wolności sprawia, że on sam siebie przeklina. To nie jest fatum, które tkwi w mapie i teraz. On przeklina siebie. I tutaj następuje taki odwrócony wątek faustowski, bo Faust za wszelką cenę chciał kupić nieśmiertelność. Tutaj nieśmiertelność jest ceną za wolność. Ta nieśmiertelność jest przekleństwem. On nie chce tak długo żyć i szukać tej mapy. On chce tylko, kurczę, wypłynąć i znowu usłyszeć krzyk mew, nie? Ale nie jest mu to dane tak prędko, bo mu ciągle zwijałam tę mapę sprzed nosa. Więc całe zło niejako jest w człowieku i z człowieka się wyrywa na zewnątrz, bo jego los został przetrącony, przekoszony. Nastąpiła krzywda na początku. To jest mężczyzna, który został skrzywdzony. To, że on dalej krzywdzi i że te kolejne pokolenia, tak to nazwijmy, niosą ten ładunek niezrealizowania czegoś takiego. To jest efekt odebrania wolności. Dla mnie mapa była tym bardziej niż przemocą, nie? Przemoc jest tylko wykwitem. Znaczy tak, jest za każdym razem. Właśnie dlatego, kiedy powiedziałaś, że dla innych to jest powieść o tym, jak o złu, to się skrzywiłam, bo właśnie ja mam wrażenie, że ta przemoc tutaj za każdym razem jest konsekwencją ludzkich działań, a nie przyczyną ich. Bardzo słusznie, tak. Bo, nie, przepraszam bardzo, bo wiecie, sama w języku polskim w ogóle jest pewna trudność w wyrażaniu przyczynowo-skutkowości. Bo my pytamy dlaczego i tak naprawdę odpowiadamy nie na to pytanie, po co? Po co to jest zupełnie co innego niż dlaczego? A w języku polskim mamy z tym trudność. I właśnie co jest przyczyną, a co jest efektem? To jest pytanie logiczne z zakresu logiki. Znaczy jest taki wątek, który jest w gruncie rzeczy jakby, znaczy pozornie wydaje się marginesowy, ale jednocześnie jakby świetnie się wpisuje w te przerażające historie. Wątek śledczego SBK, oficera esbeckiego, który sam jakby swoje życie zamienia w wielkie poszukiwanie. On próbuje się dowiedzieć, co się stało z jego matką. I to jest taka historia, która pozwala ci przejść od wojny, właśnie też Bydgoszcz się tam pojawia, aż do znaczy właśnie 68 roku i później, do lat 70., kiedy on może wreszcie wyjechać za granicę i poszukiwać tego człowieka, który w obozie jakby odpowiadał za śmierć jego matki. Tylko że jakby on trafia, nagle odkrywa, że istnieje jakiś człowiek, który pojawia się we wszystkich epokach. No ale to nie jest to nie jest ten, kto dokonuje zła, prawda? Bo za każdym razem to zło czyni jednostka. To nie jest właśnie ani mapa, ani ten nawigator, tylko każda jednostka. Tak, natomiast całe wyznanie, całe to opowiadanie jest w gabinecie psychiatrycznym, w szpitalu psychiatrycznym, w którym notabene tenże oficer SB zamknął swoją żonę. Podobna historia, bo tu jest kilka takich historii, które się odbijają. Tak? W XVI wieku Rembrandt też swoją pierwszą kochankę zamknął w szpitalu dla obłąkanych, bo mu bardzo przeszkadzało to, że ona się upomina o oddanie jej
tego, co jej się... Zawarcie związku małżeńskiego. No, de facto o to jej chodziło, tak. Albo przynajmniej o zapłacenie jakiejś kwoty, która umożliwi jej dalej życie, no bo przeznaczyła jakąś część swojej młodości na to, że była z Rembrandtem. No ale to już było powodem. Więc ten szpital psychiatryczny pojawia się to tu, to tam. No i to też rzuca inne światło trochę na jego wyznania. Tak? On może tak mówić, że spotkał człowieka, którego podpis znajduje się przez 600 lat na różnego rodzaju dokumentach. No bo taka jest konwencja wypowiedzi, której słucha psychiatra, nie? No ale tak, to zresztą zło, które się tutaj wydarza, to nie jest tylko zło, które tworzy, którego źródłem jest człowiek, bo Rembrandta dotknęła dżuma. Tak? W Amsterdamie, w Londynie, w Paryżu wówczas, w całej Europie były co chwileczkę ogniska zarazy, czarnej śmierci i druga kochanka Rembrandta rzeczywiście umarła prawdopodobnie w ten sposób. A Amsterdam był wtedy, no tak jak jest mniej więcej opisane, tak? To były setki ofiar. Nie mieli ich jak pogrzebać. Więc to z kolei odsyła nas metaforycznie do tego, co się działo w gettach, więc być może stąd skojarzenie z gettami. Ja tu rzeczywistości getta nie oddaję w żadnym miejscu. Nie ma. Tylko metaforycznie właśnie opisem tego, co się działo w Amsterdamie podczas XVII wieku. Dobrze, bo ja już 3 pytania temu mówiłam, że to było ostatnie pytanie i oddamy Państwu głos, więc jakby, żeby nie być gołosłowną, chciałam zapytać, czy Państwo mają jakieś pytania swoje własne. To może ja powtórzę, ale już w skrótowej wersji, czyli pytanie dotyczyło tego, jaka jest forma tej książki, powiedzmy najbezpieczniej, bo ja cały czas mówię o powieści, ty mówisz o opowiadaniach, a pani też właściwie bardziej się skłania ku opowiadaniom, prawda? I o druga część tego pytania, czyli skąd ten wybór, skąd ten pomysł jakby taki kompozycyjny? Ja tę książkę pisałam dla własnej przyjemności i wymyśliłam sobie w którymś momencie, że to będzie 12 opowiadań. I jest tutaj 12 narracji. 2 opowiadania są jednonarracyjne, a 5 opowiadań jest splecionych z 2. I splatanie tych opowiadań sprawiło mi ogromną przyjemność intelektualną, że się tak wyrażę. To było dla mnie po prostu frajdą znaleźć różne formy opowiedzenia 2 historii równolegle, ale kompozycyjnie w taki sposób, żeby się te struktury nie powielały. To znaczy inaczej poprzeplatałam opowieść w Rzeźnickim Synu, gdzie jest 2 bohaterów. Jeden zasypia, drugi się budzi. Jeden zasypia, drugi się budzi. I nie wiemy, kto się komu śni. Czy się w ogóle śni. I to jest zupełnie inaczej. W tym opowiadaniu o Rzeźnicki Syn jest bardzo dużo przemocy, w związku z czym postanowiłam dla własnego komfortu psychicznego w dość prosty sposób poprzeplatać te opowieści. Tam nie ma żadnego przekoszenia, żadnego przesunięcia. Ale bardzo dużą przyjemność mi sprawiło splecenie wątku antykwariusza i Rembrandta. I tam już się tak nie dzieje, że jedna wchodzi, druga wychodzi. To już tak nie jest. Jest to bardziej skomplikowane. Natomiast struktura tego opowiadania jest bardzo konsekwentna. I tam też są odbicia i właśnie troszeczkę zniekształcone powielenia, tak? Pojawia się to. Poza tym obydwa wątki są splecione obecnością akwaforty. Nie? Ona tam powstaje, a tu się pojawia. Tak jakby tu siejemy ziarno, a tutaj zbieramy plon. I w jaki sposób trafiła do Polski,
jak przez Lubomirskiego została przekazana. To jest ważny motyw. Ja właśnie pytałaś mnie o research i o badania. To ten moment pamiętam najwyraźniej. Ja szukałam w historii Polski, w historii świata kogoś, kto przeniesie akwafortę Rembrandta z Holandii, z Amsterdamu do Gdańska, bo ja jej potrzebowałam w Gdańsku, ale ona musiała się tam jakoś znaleźć. I naprawdę trafiłam na ten moment, że Stanisław Lubomirski, naprawdę zaprzyjaźniony z Uylenburchami, czyli z rodziną zmarłej żony Rembrandta, że oni naprawdę się przyjaźnili i naprawdę mogli dać Lubomirskim prezent w postaci jakiejś pracy Rembrandta. A że to było maleńkie, to znalazło się w książce typu książka kucharska Lubomirskich. Ja taką książkę zresztą mam. Bardzo starą książkę kucharską ze spisem. Bez Rembrandta. No. Ale bez Rembrandta, no niestety. Nie musiałabym nic robić, gdybym miała takiego Rembrandta, tak sobie wyobrażam. Także no tak, dobrze to pani... Bardzo mi jest miło, że pani to zauważyła i wyciągnęła na światło dzienne. Jako autorka mam wielką satysfakcję z tego. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby o coś zapytać? To ja właściwie dojdę do tego pytania, które, znaczy dołączę do tego pytania, które pani zadała. Bo faktycznie jakby ta powieść się otwiera w lekturze wielokrotnej. Wtedy widzimy, jak te wątki jakby przeskakują, jak one się w ogóle odbijają, bo tam jest taki motyw właśnie tych jagniątek wyciąganych z matek. Później mamy motyw badań, różnego rodzaju badań nad kobietami ciężarnymi w czasie zagłady i znowu się pojawia to jakby wyrwanie dziecka z matki. Wiele takich odbić. Przy czym to były Polki. Nad Polkami te badania były prowadzone. Dobrze. Nie. Druga wojna światowa i obozy koncentracyjne, tak. Tak, znaczy nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o takie jakby bardzo ciekawe odbicia, odzwierciedlenia. Natomiast widać to dopiero w lekturze wielokrotnej albo w bardzo uważnej jakby lekturze pierwszej. Czy kiedy zaczęłaś jakby myśleć w ogóle o pisaniu, albo teraz może, kiedy już odbywasz spotkania z czytelnikami, jakby bierzesz na klatę, jeśli mogę to tak prostacko ująć, taką świadomość, że nigdy nie będziesz się sprzedawała jak Szczepan Twardoch albo inni autorzy, którzy są łatwi w lekturze? No bo wiesz, Twardocha ani wielu innych autorów, nikt nie, czy Joanny Bator, nikt nie zapyta o to, a czy to jest zbiór opowiadań czy powieść i właśnie, a dlaczego taka forma tu została zastosowana? Ja jestem wielką maniaczką czytania wielokrotnego. Jak mówisz, że ta książka nadaje się do wielokrotnego przeczytania, to lejesz miód na moje skołatane serce. Ale już nie tego dotyczyło pytanie. Tego. Ponieważ ja napisałam tę książkę tak, jakbym pisała dla siebie, tak? A ponieważ sama lubię czytać więcej niż jeden raz i nie lubię książek, które poza powieściami gatunkowymi typu detektywistyczna powieść lub kryminał, tak? One na samym końcu muszą mi wyjaśnić, kto zabił. I jeszcze w dodatku powiedzieć, w jaki sposób i całą drogę mi wykazać jak Sherlock Holmes. To spoko. Ale jeżeli ja czytam powieść dla własnej intelektualnej przyjemności, to ja nie chcę na samym końcu przeczytać morału, puenty i mądrości życiowej, którą sobie przyswoję. Typu... Wiesz, mnie nawet nie chodzi o morał, tylko o to, że po prostu taka powiedzmy średnia polskiej powieści w tym momencie i idzie na nakłady. Czyli fabuła, która nie może być zbyt skomplikowana. Tutaj wiesz, jakieś w ogóle takie są dziwne rozgrywki. Cały czas wracają te same imiona bohaterów. Jeszcze w różnych wiekach i różnych krajach. Wiesz, no dużo wysiłków to włożyłam.
No ale zdajesz sobie sprawę jakby z tego, że właśnie to jest trudne, czyli w jakiś sposób jest elitarne. Jakby masz świadomość, że to jest taki rodzaj prozy? Nie. Ups. Nie mam takiej świadomości. Wręcz przeciwnie, mam poczucie, takie wewnętrzne przekonanie, że ta książka zupełnie niechcący z mojej strony trafiła w najodpowiedniejsze ręce. I że czytają ją z przyjemnością ludzie tacy jak ja. Tacy, którzy po prostu czekali na coś, co dotknie nie zagadki, tylko tajemnicy. Zagadkę można rozwiązać. Tajemnica zawsze będzie trochę zasłonięta. Nigdy jej nie odkryjemy do końca. I taką książkę chciałam napisać i sobie ją napisałam, nie? A oprócz tego ona trafiła w ręce czytelników bardzo uważnych, którzy rzeczywiście podkreślają, że czytają ją drugi czy trzeci raz, że niektórzy sobie mapują i rozrysowują, kto jest kim w tej powieści czy w tych opowiadaniach. Natomiast zdarzyło się tak, i to jest historia z życia wzięta, że odezwała się do mnie pacjentka mojej mamy, pani z Łuniowej. Moja mama pracuje w Porąbce Uszewskiej, koło Tarnowa, między Tarnowem a Krakowem, daleko stąd. Ale z Łuniowej odezwała się do mnie pani, która powiedziała, że przeczytała mapę i że bardzo jej się podobała i rozmawiała ze mną, ja wiem na 100%, że ona ją przeczytała od deski do deski i powiedziała tak, tylko wiesz Basiu, no bo oczywiście przeszłyśmy na ty, jesteśmy mniej więcej, tylko nie chodziłyśmy razem do szkoły. Wiesz Basiu, ja ostatni raz czytałam książkę w maturalnej klasie, czyli co najmniej ze 20 lat temu. I czy ty mi możesz coś polecić? Ej, jaka elitarność. Wiecie, poszłam do księgarni, kupiłam 5 książek, dałam mojej mamie i jak ta pani przyszła, żeby się zbadać ponownie po wolnym, to dostała pakiecik w prezencie, nie? I zadzwoniła do mnie i mówi, że tak, te opowiadania są super. A tej książki jeszcze nie tknęłam, bo za gruba. Wiecie, o co chodzi, nie? To nie ma tutaj żadnej elitarności. Po prostu każdy człowiek może czytać. Tylko pod warunkiem, że właśnie się mu nie powie, to jest elitarne i trudne. Tylko się mu powie, to napisała twoja sąsiadka ze wsi. Tak napisałam tę książkę dla siebie. Dobrze, proszę państwa, ponieważ jest godzina 17, to musimy już kończyć. Natomiast z autorką będziemy się kłócić już na ulicy. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. I zdaje się, że musimy opuścić salę. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz bardzo dziękuję pani tłumaczce oraz Paulinie.